jestem w Radomsku, jadąc od Częstochowy w kierunku Piotrkowa. Wjechałem właśnie do tego miasta drogą krajową numer 91. Przez Radomsko, w Radomsku jestem po raz drugi w życiu. Drugi raz przez Radomsko jadę. Po raz pierwszy również drogą krajową numer 91 jechałem w kierunku przeciwnym w godzinach popołudniowych, w piątek. I powiem szczerze, wtedy bardzo jakoś tragicznie się nie jechało. Jak dzisiaj? Dzisiaj mam nadzieję, że też nie będzie się jechało tragicznie. Ciągle mamy jakieś tam poranne godziny, więc tego ruchu na drodze jakiegoś bardzo dużego nie ma. Natomiast tym razem chciałbym troszeczkę również z trasy zboczyć. Chciałbym przejechać się w okolice dworca kolejowego właśnie w Radomsku. Oczywiście dojadę tam, jeżeli będą znaki drogowe, jeżeli będzie oznakowanie kierujące mnie, czy też pozwalające jechać w kierunku dworca PKP. Jeżeli takowych nie będzie, przejadę po prostu przez miasto, tak jak mnie przeprowadzi droga krajowa 91. Nie będę tutaj kombinował, a nie chcę też mi się nawigacji włączać. Szkoda baterii w telefonie. Zjazd z ronda. No i mamy skrzyżowanie gdzieś w centrum chyba. To jest. Tutaj pamiętam takowe. Nie mamy na razie żadnego oznakowania, które by nas mogło pokierować gdzieś w okolice dworca. A szkoda. Kto wie, może jeszcze coś się trafi. W ubiegłym roku, jak jechałem, nie było tutaj tego remontu kościoła. To pamiętam, że tutaj ten kościół taki cały biały przy drodze. Natomiast ten piękny budynek wyglądający jak ratusz, sam jestem ciekaw, czy nie jest to właśnie urząd miasta. Tutaj w ogóle rynek nie jest. Mogłem się ustawić na lewym pasie sobie objechać. Muzeum regionalne. Mamy kolejny drogowskaz. I również nic nie mamy. Również nie mamy tutaj drogowskazów, które by nam pozwoliły w rejon dworca kolejowego w Radomsku dojechać. Po raz kolejny powtarzam, że szkoda. Natomiast mimo iż mamy niedzielny poranek, to zwróćcie uwagę, że przez miasto nie udało nam się przejechać z zieloną falą. Na w zasadzie każdym ze skrzyżowań zarówno ja, jak i pojazd jadący przede mną musieliśmy się zatrzymać. Ścisły
myślę, centrum chyba już poza nami, tak więc nie spodziewam się, aby gdzieś tutaj pojawiło się nam oznakowanie prowadzące do dworca. Szkoda. Poniekąd powiem to, co powtórzyłem, to, co powiedziałem, będąc niedawno w Krakowie i gdy nie udało mi się ze względu na awarię telefonu trafić do w rejon dworca w Płaszowie. Będzie przynajmniej okazja, żeby kiedyś tutaj znowu zawitać. Natomiast no, nie będzie to pewnie jakiś bardzo najbliższy okres, a na pewno nie będzie to choćby dzień powrotu z wakacji, bo plan na powrót jest zupełnie inny, ale o tym jeszcze przyjdzie czas Wam gdzieś tam później opowiedzieć. Zresztą na tą chwilę sam nie wiem, kiedy publikacja tego filmu będzie, czy będzie już, gdy będę w domu, czy może będzie w trakcie wakacji. Zobaczymy to wszystko jeszcze. Z tego, co pamiętam z roku ubiegłego, żegnać z Radomskiem będziemy się również chyba skrzyżowaniem o ruchu okrężnym, czyli mówiąc w skrócie rondem. Pamiętam, że jak nadjeżdżałem od strony Piotrkowa uprzednio, czyli w czerwcu roku ubiegłego, to zaraz właśnie po wjeździe do Radomska mieliśmy skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Ale powiem szczerze, wydawało mi się wtedy, że to skrzyżowanie jest dużo bliżej miasta, aniżeli jest faktycznie. Nie wydawało mi się, abym jechał tak długi odcinek przez Radomsko od owego właśnie ronda. No cóż, być może jest to kwestia tego, że wydaje nam się zawsze, iż wracając do domu jedziemy szybciej, aniżeli z tego domu wyjeżdżając. Może coś tutaj, może to jest właśnie jakieś tego typu złudzenie. Natomiast jak tak sięgam wzrokiem na jakiś kilometr do przodu, to chyba właśnie owe rondo już dostrzegam. Jeszcze mam skrzyżowanie przed sobą, przez które mam pierwszeństwo. To jest to skrzyżowanie. A przed sobą już widzę skrzyżowanie o ruchu okrężnym. No i za tym skrzyżowaniem będziemy się żegnać z miastem Radomsk. Natomiast skrzyżowanie tutaj na Starachowice, drugi zjazd właśnie w kierunku Piotrkowa, rondo jeden pas, nie, dwa pasy. Zwróćcie uwagę, taka turbina. A my już jesteśmy w gminie Dobrzyce, jeżeli dobrze spojrzałem. Przede mną jeszcze 37 km do Piotrkowa i 84 do Łodzi.